i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Usiądźmy. Chciałbym wszystkich powitać na rozpoczynających się rekolekcjach adwentowych, synodalnych, które będzie w tym dniu dzisiaj przedstawi nam i będzie prowadził ojciec Adam Schulz. Będzie przedstawiał nam, czym jest, jaka jest miejsce świeckich w synodzie. Ten czas rekolekcji ma przede wszystkim nam dać tych informacji, co znaczy synod. Jaka jest miejsce każdego z nas. Jak mamy rozumieć, czym jest to, co zwołał papież Franciszek, byśmy mogli lepiej odpowiedzieć na wołanie naszego Pana, by bardziej otworzyć się na Ducha Świętego. Dzisiaj dzień poświęcony zasłuchaniu w Ducha Świętego. Podążamy razem wspólną drogą. Tym jest synod. Niech Duch Święty dzisiaj, na którego się otwieramy, pomaga nam tę rzeczywistość zrozumieć, przyjąć i także zastosować w naszym życiu. Podczas obecnej Eucharystii intencją szczególnie nam poleconą jest modlitwa za świętej pamięci Janinę. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Prośmy Go o miłosierdzie, abyśmy z czystym sercem złożyli najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Niech nasza modlitwa wzniosą się do Ciebie, Boże, i wyjednają nam Twoją łaskę, abyśmy przez czystość serca przygotowali się na obchód tajemnicy wcielenia Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze. Spragniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą.
nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ani zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi w smutek i wzdychanie. Oto Słowo Boże. Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc Pańska, także mógł uzdrawiać. Wtedy jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusem. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Kto może odpuścić grzechy oprócz samego Boga?
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Co jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast stał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: prawdziwe rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tegoroczne rekolekcje są specyficzne, ponieważ pragniemy poprzez te rekolekcje głębiej zanurzyć się w doświadczenie synodu. Co to jest słowo? Co to jest synod? Słowo synod pochodzi od greckiego synochodos. Oznacza wspólną drogę. Trzeba więc też sobie uświadomić, że na początku chrześcijaństwa, poczynając od Soboru Jerozolimskiego w 49 roku, synody odgrywały decydującą rolę w życiu Kościoła. Praktycznie tam podejmowano najważniejsze decyzje. I na poziomie Kościoła lokalnego w takim synodzie uczestniczyła cała wspólnota. Biskup, pod przewodnictwem biskupa uczestniczyli kapłani, diakoni, ale też i świeccy. I świeccy głos ludu był bardzo ważny. Właśnie to i akceptacja też tego doświadczenia synodu i tych inspiracji. Teraz nowością tego synodu jest to, że cały lud Boży został zaproszony do tego, aby podejmować decyzje, rozeznanie. I zarówno osoby duchowne, biskupi, ale też i kapłani i świeccy. Wyrasta to z tego przekonania, tu ojciec Franciszek tak zadecydował, że Duch Święty mówi przez każdego chrześcijanina. I czasami te inspiracje ważne dla Kościoła mogą przyjść z osób troszeczkę tak zdystansowanych nawet do Kościoła aktualnie. Ale faktem jest, że pierwsze tysiąclecie Kościoła to był czas komunii. I synodalność była czymś żywym. Te spotkania synodalne były czymś, co nadawało rytm życia wspólnoty Kościoła. W drugim tysiącleciu, ze względów historycznych, Kościół większy akcent postawił na hierarchię. Z wielu przyczyn wynikało to z wielu jakby motywacji. Między innymi pojawiła się struktura feudalna, centralizm rzymski, reforma gregoriańska i tak dalej, i tak dalej. Ale ten podział między hierarchią a świeckimi tak decydowany sposób dokonał się na Soborze Trydenckim. I wtedy dokonał się rozdział na Kościół nauczający, złożony z biskupów i papieża na czele, oraz Kościół słuchający, czyli cały lud Boży. Natomiast Sobór Watykański II wniósł wielką rewolucję. Podczas Soboru Watykańskiego II powrócono do tego, co było na początku chrześcijaństwa, do tych podstawowych źródeł ewangelicznych. I stąd zaczęto definiować Kościół jako komunię, jako wspólnotę, jako lud Boży. I tutaj pojawiło się bardzo ważne doświadczenie, że Kościół jest wspólnotą człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. I wtedy też podczas Soboru Watykańskiego II, czy po Soborze dokładnie, Paweł VI w 1968 roku powołuje instytucję Synodu Biskupów, która ma taki charakter doradczy dla papieża. Teraz Ojciec Święty Franciszek idzie jeszcze dalej.
otwiera synod nie tylko na biskupów, ale na świeckich. Po raz pierwszy po 1500 latach mniej więcej świeccy będą mogli zabierać głos w ważnych kwestiach dla życia Kościoła. Będą pomagali rozeznawać, jak Bóg prowadzić chce nas na przyszłość. Spowodowane to jest to otwarcie wieloma czynnikami, ale myślę, że przyspieszył to otwarcie i COVID, i te skutki, które on wniósł dla Kościoła na całym świecie, i też osłabienie wiary, grzechy pedofilii wśród duchownych, klerykalizm, czyli nadużywanie władzy duchowej, wiele innych takich przyczyn, które można powiedzieć, one jakby przynagliły papieża do tego, aby ten synod był wspólnym doświadczeniem, wspólnym kroczeniem drogami bożymi. Niektórzy mówią, że to jest czas kryzysu Kościoła. Możliwe, nie wiem. Natomiast kryzys dla chrześcijan jest czasem łaski. Czasem oczyszczenia, rachunku sumienia, ale łaski, która weryfikuje autentyczność naszej wiary, bezinteresowność miłości. I to, co jest zdrowe, może się rozwijać. To, co jest chore, powinno być usunięte z naszej wspólnoty. Także ten czas kryzysu jest dla nas, może być czasem wzrostu. I oby tak było. Jeżeli chodzi o synod, jego nazwę, ten obecny synod, to jest tak, nie ma konkretnego tematu, bo zazwyczaj synody miały temat, a były poświęcone rodzinie, katechezie, młodzieży, no więc były różne tematy. A tutaj Ojciec Święty pragnie, żebyśmy w ogóle weszli w synodalność. I tytuł tego synodu to jest Ku Kościołowi Synodalnemu. Komunia, uczestnictwo i misja. Czyli wspólnota, mówiąc innymi słowy, uczestnictwo, czyli zaangażowanie każdego z nas i nie tylko właśnie duchownych, ale też i świeckich. No i misja, czyli pewne podjęcie pewnych wyzwań apostolskich. Ten synod też trwać będzie dłużej. Normalnie synod trwał biskupów miesiąc, a ten będzie trwał praktycznie 3 lata, bo się zaczął teraz, a skończy się w 2023 roku, czyli ma różne etapy. Teraz jest etap kościoła lokalnego, czyli diecezji, parafii, małych środowisk. Potem będzie na poziomie kontynentalnym, aż w końcu w październiku 2023 roku zjadą się biskupi do Rzymu, żeby tam podjąć ostateczne rozeznanie. Jeżeli chcemy, żeby świeccy się zaangażowali, jeżeli chcemy uwolnić się od postawy klerykalizmu, potrzeba, aby zarówno duchowni, jak i świeccy odkryli specyfikę i piękno powołania człowieka świeckiego. Dlatego teraz jeszcze kilka słów za chwilę powiem na ten temat. Myślę, że tutaj jakby takim przełomem w tym synodzie jest to, że stwierdzenie, że przez świeckich też przemawia Duch Święty i że świeccy mogą odczytywać drogi Boże nie tylko dla siebie, dla rodziny czy społeczności świeckiej, ale dla Kościoła. Czyli nie tylko biskupi, nie tylko papież i biskupi, ale właśnie też świeccy mają mieć ten swój głos. I to jest rewolucja. To jest rewolucja. I obyśmy tą rewolucję przyjęli. To jest rewolucja w pozytywnym znaczeniu, bo w tym momencie stajemy się bardziej wspólnotą i wspólnie możemy rozeznawać drogi Boże i iść i realizować je wspólnie. Nie tylko, żeby tam duchowni sobie rozeznawali, ale wszyscy możemy rozeznawać i potrzeba, żebyśmy wszyscy rozeznawali. Kim są świeccy? W Christe Fideles Laici, to jest taka adhortacja o świeckich, tak Jan Paweł II pisze, w swojej odpowiedzi na pytanie, kim są wierni świeccy, Sobór odbiegł od poprzednich definicji negatywnych
i przyjmuje zdecydowanie pozytywny punkt widzenia, stwierdzając z całym przekonaniem, że są oni pełnoprawnymi członkami Kościoła, objętymi tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo to też jest wielki przełom, wielka rewolucja, która stała się podczas Soboru Watykańskiego II, bo przez długie tysiące, nasz setki lat mówiono, co w Kościele świeccy nie mogą robić i kim nie są. A Sobór właśnie zmienił tę definicję na pozytywną. Pokazuje piękno powołania. I okazuje się, że świeccy też mają swoją drogę do świętości. Że nie tylko siostry zakonne, kapłani, biskupi, ale właśnie świeccy mają swoją drogę pełnoprawną do świętości. I wszyscy mogą w pełni stawać się świętymi. Nie wszyscy to do końca rozumieją. Kiedyś byłem na takim poważnym zebraniu. W pewnym momencie, kiedy mówiłem o powołaniu człowieka świeckiego, stała siostra przełożona i mówi, no tak, ojciec mówi o tym, że mamy równi wszyscy szanse, i świeccy, i duchowni, do Pana Boga, do świętości, ale my, jako zakonnicy, jesteśmy bliżej Pana Boga. Ja sobie pomyślałem, skąd ta siostra o tym wie, że ona jest bliżej Pana Boga niż matka, która wychowuje kilkoro dzieci, czy człowiek, który się zmaga z różnymi problemami w świecie. Tego to nie wiem, skąd ona to wiedziała. Ale to pokazuje, jaka jest mentalność, jakie jest nastawienie. Wszyscy tak myślą, że no przecież świeccy to są ludzie drugiej kategorii. Nie, są pierwszej kategorii. Tak samo jak biskup, papież i księża. Do czego są świeccy powołani? Powołani są, jak wyraźnie, do świata. I to jest też piękne. Świeccy z natury swojej powołania powołani są do świata. Sobór wyraźnie mówi, że Bóg powołuje ich do świata. Tam w świecie ich Bóg powołuje. I nie jest to fakt socjologiczny czy społeczny, ale teologiczny. To jest jakby takie, Pan Bóg chce świeckich mieć w świecie. W przeciwieństwie do kapłanów i zakonników, którzy ze względu na swoje powołanie są częściowo wyłączeni ze świata, aby mogli się bardziej poświęcić na służbę Kościołowi i wspólnocie ludu Bożego. Także to zaangażowanie świeckich w świecie nie jest przypadkiem czy brakiem powołania do wyższych rzeczy, ale jest jakby zaplanowanym przez Pana Boga stanem w Kościele. Bo oni, żyjąc wewnątrz świata, słyszą głos Boga, tak mówi Sobór. Tam On objawia swój plan, oznajmia im szczególne powołanie. Właśnie tego szukania Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi. Dlaczego tak ważne jest to, zajmując się sprawami świeckimi? I ja to podkreślam. A to dlatego, że część świeckich uważa, że dobre powołanie człowieka świeckiego polega na tym, że on się dużo zajmuje modlitwą, światem ducha. Nie. Światem ducha mamy się zajmować o tyle, ile jest to potrzebne. Ty jesteś powołany do świata. Ty masz się zajmować rodziną, pracą, przemianą życia społecznego, kulturalnego, politycznego, wszystkich tych wymiarów. To jest obszar, gdzie Pan Bóg dla was działa. Gdzie Pan Bóg was prowadzi. Kościół jest po to, żeby wam dać siłę, zaplecze, wzmocnić, pokarm dać, żebyście mieli światło na tą drogę w świecie. Ale świat jakby, jak patrzymy na dzisiejszy świat, on woła, krzyczy o świętych ludzi, o dobro, bo tam się różnie dzieje w tym świecie naszym. Ale świat jest tym świętym miejscem, gdzie Pan Bóg działa. Ja wiem, że trudniej jest rozpoznać Pana Boga w świecie niż tutaj podczas mszy świętej. Na pewno jest trudniej. Ale wy macie ten charyzmat. Wy macie ten dar odnajdywania Pana Boga w świecie. Nie do końca wszyscy jeszcze w to wierzą, ale tak jest. Ich, mówi papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Annunciandi,
ich świeckich pierwszorzędnym i bezpośrednim zadaniem nie jest zakładanie czy rozwój wspólnoty kościelnej, bo to jest rola pasterzy, ale pełne uaktywnienie wszystkich chrześcijańskich i ewangelicznych sił i mocy ukrytych, ale już obecnych i czynnych w tym świecie. Czyli apostolstwo świeckich to jest wydobywanie w sprawach świeckich utajonych energii, obszarów łaski. To jest urzeczywistnianie zamysłu Bożego wobec danej sytuacji, rodziny, pracy i tak dalej. I to na sposób świecki, narzędziami świeckimi. I myślę, że to jest dosyć ważne, że apostolstwo podlega na tym wydobywaniu dobra, które w danej sytuacji jest jako zalążek do podjęcia. Bo ono już jest wyjednał Pan Bóg na krzyżu nam ten dar Królestwa Bożego, ale teraz trzeba, żeby on rozwinął się, zakwitł, żeby przynajmniej częściowo mógł się rozwinąć. Przez co my najbardziej uświęcamy ten świat? Bo to jest naszym celem, abyśmy szli i uświęcali świat. Bo dlatego są świeccy powołani do świata. Czasami wystarczy do uświęcenia nasza obecność. Kiedy wchodzimy do pewnego środowiska, oni wiedzą, że my jesteśmy chrześcijanami, to trochę zmienia klimat i nastawienie ludzi. Czasami będzie potrzebna modlitwa. I to długa nieraz. Czasami będziemy musieli znosić cierpienia, krzyży, trudy, żeby za tą społeczność, w której żyjemy, żeby wyjednać przyspieszenie przebudzenia łaski, przebudzenia dobra w tej społeczności, jeszcze większego. Czasami będzie potrzebna walka o wartości ludzkie, chrześcijańskie w danej społeczności. Głoszenie dobrej nowiny, aby otworzyć na Boga, na Królestwo Boże. Ale najczęściej uświęcamy świat poprzez naszą pracę. Różnorodną pracę i w domu, i zawodową, i społeczną. Praca jest tym najczęstszym narzędziem, poprzez który Bóg się jednoczy z nami, a my z Nim i przekształcamy ten świat. I myślę, że to jest piękne w powołaniu człowieka świeckiego. Wróćmy w takim razie do synodu jeszcze, żebyśmy troszeczkę o tym synodzie mogli dwa słowa powiedzieć. Jaki jest cel synodu? Zazwyczaj synod był tak, polegał na tym, że biskupi się spotykali, prowadzili dyskusję, rozeznanie i później powstawał dokument. I papież pisał adhortację i ludzie czytali albo nie czytali. A teraz wyraźnie w dokumentach synodalnych jest napisane, że pragniemy przypomnieć, że celem synodu i tej konsultacji nie jest tworzenie nowych dokumentów, ale aby się zrodziły nowe marzenia, nowe wizje, nowe rozumienie spraw, oświecenie umysłu na temat Kościoła czy innych rzeczy, nawiązanie nowych relacji międzyludzkich, nabranie szacunku jednych do drugich, uleczenie ran, szczególnie tych, które dotyczą życia Kościoła, ale nie tylko. Ważnym owocem mogą być również działania formacyjne, apostolskie. Trzeba więc podczas tego czasu synodu poszukiwać, co Duch Święty mnie mówi na temat odnowy Kościoła w Polsce, w świecie. Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że na tym mają polegać te spotkania, że my chcemy na spotkaniach synodalnych odczytać, co Duch Święty mówi na temat Kościoła. I nie tyle dla nas wszystkich, co mówi, nie tylko do biskupów, ale do nas wszystkich. Czyli pytanie podstawowe jest, co dalej trzeba robić, aby nasza wspólnota Kościoła się rozwijała, abyśmy mogli podążać razem, krocząc za Duchem Świętym. I chcemy rzeczywiście usłyszeć, co Duch Święty mówi, a nie co my myślimy. To jest bardzo ważne. Bo co ludzie myślą, to różnie bywa. Ty masz usłyszeć w swoim sercu, co Duch Święty do ciebie mówi na temat Kościoła. Potrzebne są pewne postawy, które mogą dopomóc nam w tym zaangażowaniu się w synod. Na pierwszym miejscu bym postawił takie ponowne otwarcie się na Ducha Świętego, na współpracę z Duchem Świętym. To jest potężna łaska, potężna moc, potężna siła, która prowadzi ten cały świat ku spełnieniu w Chrystusie. I myślę, że potrzebujemy się na nowo otworzyć.
On umyka się, bo jest Bogiem takim ukrytym, umyka naszym szufladkowym podziałom. Ale potrzeba, żeby Duch Święty napełnił nasze umysły, nasze sumienia i naszą wyobraźnię. Potrzeba, byśmy zawierzyli, że On rzeczywiście mówi do mnie, do każdego z nas, ochrzczonego. Duch Święty mówi i chce nas prowadzić. Trzeba Mu zadawać pytania i nasłuchiwać Jego odpowiedzi w swoim sercu, myśle, szukając odpowiedzi na te pytania najważniejsze. Czasami ta odpowiedź przyjdzie przez słowa brata czy siostry, czasami w jakimś wydarzeniu, czasami poprzez lekturę Słowa Bożego. Na różne sposoby Duch Święty będzie nam komunikował swoje światło, impulsy. I od wewnątrz, i od zewnątrz. Trzeba być bardzo otwarty. Ale to ożywcze działanie Ducha Świętego powoduje, że to nasze stworzenie na nowo odżyje. I Kościół na nowo odżyje. Tylko dzięki Duchowi Świętemu. I tym, którzy będą z Nim współpracowali. Aby tak się działo, potrzeba, żebyśmy pogłębili, mówi papież, doświadczenie spotkania. Tak mi się mówi papież na początku synodu. Rozpoczynając tę drogę, jesteśmy wezwani, aby stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń czy rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim, abyśmy poświęcili czas na spotkanie z Panem i promowali spotkania między sobą. Czyli potrzebny jest czas na modlitwę i czas na spotkania między nami. Dzięki temu jest szansa, przestrzeń będzie do tego, żeby rzeczywiście mógł Duch Święty do nas mówić. Dalej papież mówi, potrzeba pogłębić postawę słuchania. Prawdziwe spotkanie rodzi się ze słuchania. Zresztą, kiedy patrzymy na Jezusa, Jezus słuchał tych, z którymi się spotykał, wsłuchiwał się. My tak słuchamy i zwykle już od razu na początku mamy odpowiedź, co trzeba powiedzieć temu człowiekowi. My nie przyjmujemy całym sercem tego człowieka słuchającego. Mamy zawsze jakieś już rozwiązania, podziały, schematy, osądzanie, odrzucanie. To nami kieruje. Trzeba po prostu dać szansę, żeby drugi mógł być wysłuchany przez ciebie. Bez komentarzy, bez osądzania, bez potępiania, bez różnych tych dodatków, które czynimy. Czyli to jest to egzamin, mówi papież, ta droga synodalna z tego, jak my słuchamy siebie nawzajem. Bo dzięki temu możemy dalej się rozwijać, jeżeli tu będziemy postępować drogą Bożą. I kolejna rzecz z takich ważniejszych to to, że synod jest procesem rozeznania duchowego. Czyli Słowo nas powinno otwierać, to Słowo Boże, na to, co jest żywe. Synod to nie jest zjazd kościelny, konferencja naukowa, kongres polityczny, ani parlament. Jest to wydarzenie łaski, pisze papież. Jest to proces uzdrawiania Kościoła i wspólnoty przez Ducha Świętego. Jak mamy rozeznawać? To są różne drogi rozeznania. Najważniejsze, żebyśmy, jeżeli podejmujemy rozeznanie drogi Bożej, zaczęli od tego, tej zdolności rozeznania, jaką ja już posiadam. Zaakceptuj tę zdolność rozeznania, jaką posiadasz. Ja wskażę na takie trzy poziomy rozeznania, które można wyodrębnić. Pierwszy poziom to jest dla ludzi słabej wiary albo ludzi poszukujących. I wtedy w rozeznaniu korzystamy ze zdrowego rozsądku, życia zgodnie z sumieniem i przestrzegania prawa naturalnego. O tym pisze Paweł, święty Paweł, kiedy opisuje drogę dla nieznających objawienia pogan. To jest jeden poziom. Czyli może być tak, że nawet osoba szukająca drogi do Pana Boga też będzie partycypowała w naszych poszukiwaniach Kościoła. Bo papieżowi bardzo zależy, żeby jak najszerzej, jak największa grupa ludzi uczestniczyła w tym procesie rozeznania. Drugi poziom, czy druga droga, to jest wcielanie w życie Ewangelii, katechizmu, nauki społecznej Kościoła w konkretnych sprawach mojego życia. Tak jak ja to rozumiem. Tak jak to rozumieją inni. I to jest najczęściej spotykany sposób.
I trzeci poziom to jest wcielanie Słowa Bożego, nauki Kościoła według tego danej sytuacji, jak Pan Bóg to chce, aby było wcielone. To jest niebo a ziemia między drugim a trzecim. W tym drugim to jest tak, jak ja to uważam. A w tym trzecim to jest to, jak Pan Bóg chce, żeby to było wcielone. Co Pan Bóg z tych 10 dobrych rozwiązań proponuje Tobie tutaj i teraz? Czy nam, czy wspólnocie Kościoła? I to jest to czytanie, właśnie dlatego chcemy iść za Duchem Świętym, bo On właśnie nam pomoże rozeznać to, co Pan Bóg chce. Co On jest Duchem Świętym, On jest Bogiem. Więc myślę, że to jest dla nas piękne. Ale mówię, nieważne na jakim poziomie jesteś, nawet jeżeli jesteś na pierwszym poziomie, rozeznawaj, szukaj, pytaj się. Szukaj Pan Ducha Świętego, szukaj odpowiedzi. Stawiaj pytania Bogu i szukaj, nasłuchuj i odpowiedzi. Czasami trzeba pomodlić, czasami trzeba się spotkać razem, żeby posłuchać siebie nawzajem, bo to też Pan Bóg przez jeden, przez drugiego mówi. Także tutaj też ważne jest, żebyśmy na to byli otwarci. Generalnie Duch Święty poprzez Synod zaprasza nas do twórczości, do współpracy, do aktywności. Do tego, żebyśmy w sposób aktywny i twórczy podjęli te inspiracje. Bo dziś ta wola Boża zawsze jest dialogiem między tym, co Duch Święty mówi, a tym, jak ty jesteś w stanie to zrozumieć i tym żyć. Także jest to dialog, twórczy dialog. Obyśmy rzeczywiście wykorzystali ten czas synodu, bo mówię, jest to niepowtarzalna okazja po 1500 latach, że świeccy mogą też się w to włączyć. Na trzeciego dnia będzie możliwość, będzie spotkanie synodalne, także każdy z Was będzie mógł uczestniczyć w takim spotkaniu synodalnym. To będzie chciał oczywiście, ale też ważne jest, żebyśmy pewne postawy synodalne nabrali na stałe, bo papieżowi zależy, żeby ta postawa synodalna była stałym stylem funkcjonowania naszego. Rozumiemy, czyli nie tylko tutaj ad hoc na tą imprezę, w cudzysłowie, duchową, tylko żebyśmy stale mieli tę zdolność rozeznawania, tę zdolność słuchania siebie nawzajem, szacunku, poszukiwania, jak Bóg nas prowadzi. Ja wierzę, że Duch Święty dużo dobra uczyni pośród nas i na całym, Kościele w Polsce i w świecie. Bóg zapłać za cierpliwość. Chrystusowi, który uzdrowił paralityka ze względu na wiarę jego towarzyszy, zanieśmy nasze ufne modlitwy. Módlmy się za papieża Franciszka, za jego wizytę apostolską na Cyprze, Grecji. Prośmy o dobre owoce dla Kościoła na tym terenie, dla wszystkich tam mieszkających. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących bogatymi państwami, aby potrafili dzielić się dobrami z krajami ubogimi. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, aby umiały radować się z tego, co otrzymują od Boga i bliskich im ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji rozpoczętych dzisiaj rekolekcji parafialnych w naszej parafii. Prośmy o dobre owoce, otwartość na Ducha Świętego, posłuchanie siebie nawzajem, o to, aby to doświadczenie synodalne było w nas żywe. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących, szczególnie w naszej parafii, aby doświadczali uzdrowienia na duszy i na ciele. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za poleconą nam w obecnej Eucharystii świętej pamięci Janinę,
aby za dobro, jakim dzielili się za życia, Bóg obdarzył ich dobrem wiecznym. Ciebie prosimy. W cichej modlitwie przedstawmy Bogu osobiste intencje. Ciebie prosimy i módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętali o innych zarówno w modlitwie, jak i w konkretnych dobrych czynach. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty uzdrawiając paralityka i przebaczając mu grzechy, uczysz nas doświadczenia miłosierdzia naszym bliźnim. Wysłuchaj naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Dziś polecamy Ci szczególnie świętej pamięci Janinę i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Mikołajem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju. Oh,
Oto zmartwychwstały Jezus Chrystus, Baranek Boży, ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy z wiarą przyjmują zaproszenie na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunię świętą będziemy udzielali w dwóch rzędach. Ojciec Andrzej będzie udzielał do ust, ja na rękę. Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo na ten czas rozpoczętych rekolekcji. Pan z wami. Wszechmogący i miłosierny Bóg, daję wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjścia w chwale. Niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, radość w nadziei i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. Radujcie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele. Niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, gdy powtórnie przyjdzie w chwale. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.